Cześć, witam Was na moim kanale. Nieuchronnie zbliża się sierpień, połowa wakacji już za nami, a to przy okazji oznacza, że powoli będziemy mieć nowy patch w grze. Nowy patch oznacza ponownie rebalans czempionów i właśnie dzisiaj z tym do Was przychodzę. Mamy informacje o tym, jakie dwie legendy dostaną buffy w nowym patchu. Ale przy okazji nowy patch to też jest, to są nowi czempioni, także nowa fuzja. Startuje już jutro, pierwszego. A ja akurat nie omawiałem tego czempiona, więc szybko sobie zajrzymy, jak wygląda ta nowa fuzja. Będzie to klasyczna fuzja, także trzeba będzie uzbierać rarkę. Z tego co wiem, to będzie jedna rarka, jedna void rarka i to całkiem niezła. Także trzeba będzie uzbierać 16 takich rarek, będzie jeden nowy epik, także tego epika trzeba będzie z tych rarek złożyć i potem z tych epików po levelowaniu ich będziemy mogli z tego zrobić legendę. No więc na początek szybko przyjrzyjmy się nowej legendzie, o którą od jutra będziemy walczyć. I czempion się nazywa Scory the Halfspawn, jest to legenda typu atak z frakcji Demon Spawn i Affinity to jest Magic. I spójrzmy, co on tutaj potrafi. Hexpire atakuje jednego przeciwnika. Mamy 60% szans na debuff spread, gdzie roznosi Hex i umieszcza ten Hex na wszystkich przeciwnikach. A jeżeli przeciwnik Hexu nie ma, to roznosi jeden inny losowy debuff. Ok. Całkiem przyzwoite A1. Anathema Burst A2. Tutaj mamy 3 tury cooldownu po wyksiążkowaniu. Atakujemy jednego przeciwnika przed atakiem. Tutaj Scorid wrzuca na siebie Increase Attack na 2 tury i powtarza atak na wszystkich przeciwnikach, którzy są pod wpływem Hexu. Ten atak ignoruje shieldy, jeżeli przeciwnik ma na sobie Hex. Czyli już widzimy tutaj drugi skill. Mamy tutaj zależności, połączenie z Hexem i to powinno działać tak jak A1 Mashaleda. A1 Mashaleda atakuje najpierw jednego przeciwnika, potem wszystkich, którzy są pod wpływem Licza. I to, co tam jest ciekawe, to że każde to uderzenie liczy się jako pojedyncze uderzenie, nie jako atak AoE, dzięki czemu może obchodzić Mashaled wszystkie takie pasywy, które redukują obrażenia z ataków AoE, czy też masterki, tak? Na przykład Duchess ma taki pasyw, ale też Hydra redukuje obrażenia z ataków AoE, więc tutaj, jeżeli to będzie tak samo kodowane jako atak pojedynczy, no to będzie to zadawać więcej obrażeń niż gdyby to był atak AoE. Internal Malediction. Atakujemy wszystkich, czyli mamy też atak AoE. Przed atakiem umieszcza Hex na przeciwnikach na 2 tury. Obrażenia zadawane przez ten skill rosną o 20% za każdy Hex, który on umieścił. I to jest ważne, tu już widziałem testy, to on musi umieścić ten Hex, to nie tak, że ktoś inny będzie ten Hex rzucał. Leczy tego czempiona o 20% jego max HP za każdy Hex, który został, jeżeli nie wrzuci jakiegoś Hexu po prostu, to będzie miał leczenie. I tutaj mamy też 3 tury cooldownu, ich Halfspawn, Passive, napełnia jego turmiter o 10%, kiedy atakuje kogoś, który nie ma na sobie Hexu, ignoruje 15% defensu, jeżeli przeciwnik ma na sobie Hex. Także wygląda to na taką nukera z nieco z debuffami, z czymś więcej niż tylko samymi uderzeniami. Dobre jest to, że sam się buffuje, wrzuca na siebie Increase Attack. Szkoda tylko, że nie robi tego przy okazji tego ataku AoE, bo zazwyczaj chcemy od AoE zaczynać. Tutaj na A2 wrzuca. Widziałem na testach, że uderza, potrafi naprawdę mocno uderzyć, zwłaszcza jeżeli mamy Hex na przeciwnikach, ale nie jest to też jakiś, wiecie, nuker, który szturmem wbije się na arenę. Dobry nuker, ale nie jest to bardzo dobry nuker. Myślę, że bardziej niż na arenę, chociaż tak, no bo tam debuffy, Hex trzeba wrzucać. Bardziej myślę o Hydrze tutaj, gdzie będziemy mieć Hex, gdzie mamy leczenie.
ignorowanie defensu, debuff spread. Myślę, że może to być naprawdę przyzwoity nuker DPS na Hydrę. Solidny champion, solidny nuker, ale myślę, że nie będzie się jakoś szczególnie wybijać. Ok, no to tyle jeśli chodzi o fuzję. Przypominam, startuje 1 sierpnia, czyli już jutro. A teraz przejdźmy do buffów. Mamy dwa buffy, jak zawsze, dwie legendy. I pierwszym czempionem, który dostanie buff, jedna i druga z tych legend, to są czempioni, które zdecydowanie potrzebują. Lady of Ireth, czempion, którego ja jeszcze nie mam i wcale nad tym tego nie żałuję, bo nie jest to najlepszy czempion. Ona jest generalnie supportem i to, co tutaj Plariu napisali, że postanowili z nią zrobić, to zwiększyć jej zdolności w roli supporta. Chcą, żeby była po prostu, nie chcą jej zmieniać jej roli, chcą, żeby była lepsza w tym, co robi. I co tutaj zmieniają? Zmieniają jej Mistwood Healing A2. Obecnie usuwa wszystkie debuffy z jednego przeciwnika, z naszego czempiona. Potem leczy go o 40% jego max HP bądź jej max HP. I to leczenie może być krytyczne. To jest chyba drugi champion, którego kojarzę, który ma krytyczne leczenie, a Apothecary jest pierwszym. Jeżeli w pełni nie wyleczy, to wrzuca block damage na tego championa na 2 tury, a jeżeli w pełni wyleczy, to zwiększa turn meter o 50%. I co tutaj zmieniają? Po tym buffie będzie ciągle usuwać wszystkie debuffy z jednego naszego championa i leczyć go o 50% jej max HP, także to jest dużo lepsze, bo ona ma całkiem 20,5 tysiąca, całkiem przyzwoite HP i generalnie mamy dużo większą kontrolę nad tym leczeniem, bo dajemy jej duże HP, to jest support, więc u niej liczy się HP, defense, speed tak naprawdę, no i crit rate można tu się u niej jeszcze liczyć do tego leczenia, więc budujemy z wysokim HP, więc zawsze wiemy, jakie to leczenie będzie, więc to już jest lepsza sprawa, czyli i zwiększyli procent, tak, nie 40, a 50% jej max HP, potem to będzie krytyczne, tu się nic nie zmienia. Dalej tu się też nic nie zmienia, będzie dalej, jeżeli nie wyleczy w pełni, to wrzuca block damage, a jeżeli w pełni wyleczy, to napełnia tu meter o 50% i leczy pozostałych czempionów o 50% nadmiaru tego leczenia, czyli powiedzmy wyleczy kogoś o 50 tysięcy, leczenie będzie miało 50 tysięcy, wyleczy o 10 tysięcy, nadmiar tego leczenia, który został, to jest 40 tysięcy, więc o połowę tego wyleczy pozostałych, czyli 20 tysięcy całą resztę by wyleczyło, także dużo lepszy heal to będzie. Pamiętajcie, że nawet można tutaj wybrać sobie jakiegoś w pełni wyleczonego czempiona, czyli cały heal tak pójdzie, będzie nadmiarowy, więc no, jest tutaj ciekawszym czempionem, aczkolwiek leczenie wszystkich, nie wiem, o 30%, ale wszystkich byłoby jeszcze lepsze, wiecie. To jest legenda jednak. I teraz A3 tutaj, Rhythmic Strength, obecnie umieszcza Strengthen i Continuous Heal na wszystkich na 2 tury, 3 tury cooldown. I co tutaj się zmieni, bo tutaj też się zmienia. To co robi teraz pozostaje bez zmian. To co dodają, to dodatkowo obniży cooldowny wszystkich skillów o 1 turę i nie będzie działać to na nie. Także swoich skillów nie obniży, ale wrzuci Strengthen, Continuous Heal i do tego skróci cooldowny o 1 turę. Także to czyni z niej lepszego czempiona. No nie ukrywamy, lepszego czempiona, ale czy będzie jakaś wybitna? Nie sądzę. Nie sądzę, żeby była jakimś wybitnym czempionem. Będzie solidną legendą. Myślę, że na tym poziomie solidną legendą będzie nic tutaj więcej. Ale oczywiście będzie to przydatne. Skracanie cooldownów zawsze jest ok. To była pierwsza legenda, a teraz przejdźmy do drugiej. I tutaj to będzie drugie podejście. Drugie podejście. Ten czempion już raz dostał buffa i niewiele to pomogło. I tym czempionem jest Nobel. Ten
ładnie prezentujący się czempion, niestety jego skille nie idą w parze z jego wyglądem. Jak już wspominałem, raz dostał buffa. Ciekawe, czy ten czempion to będzie taki Kazus Tilly, która chyba za drugim, albo i nawet trzecim razem buffem została doprowadzona do stanu używalności, gdzie stała się naprawdę fajnym czempionem. Zobaczmy, czy przy drugiej próbie Nobla tutaj uda im się naprawić. Zaczynamy od jego A1, Smell Fear. Atakuje jednego przeciwnika, mamy 50% szans na obniżenie czasu trwania dwóch losowych buffów o jedną turę. Jeżeli przeciwnik jest pod wpływem Fira, True Fira, dla ułatwienia będę mówił w dalszej części Fear tylko. Mamy tutaj ile? 75% szans na obniżenie czasu trwania wszystkich buffów o jedną turę. Ok, czyli wcześniej dwa losowe, potem wszystkie. I co tutaj zmieniają? Pierwsza część pozostaje bez zmian, w drugiej części mamy zmianę. Jeżeli jest pod wpływem ktoś Firu, to obniży, po prostu obniży, nie ma już procentowej szansy, obniży czas trwania wszystkich buffów o jedną turę, czyli to się po prostu zadzieje już, czyli o 25% tak naprawdę zwiększają szanse, liczając i książek do tego nie potrzeba. Harbinger A2 atakuje jednego przeciwnika, ignoruje 30% defensu, napełnia turmiter tego czempiona o 25% po ataku. Jeżeli przeciwnik jest pod wpływem Firu, obniża cooldown Dismay o jedną turę. Dismay to jest A3. I co tutaj będzie po zmianie? Zwiększają generalnie obrażenia. Ten skill już mocno uderzał. Będzie uderzać jeszcze mocniej. Pierwsza część pozostaje bez zmian. Atakuje jednego, ignoruje 30% defensu. Przed atakiem, jeżeli przeciwnik ma na sobie Fear, wrzuci na siebie Increase Attack na dwie tury. Czyli sam się będzie tutaj buffować. Cała reszta pozostaje bez zmian. Czyli tutaj zwiększają obrażenia i jak mamy Fear na przeciwniku, to wrzuci na siebie Increase Attack, czyli będzie sam się buffował mocniej. Generalnie zdecydowanie mocniej będzie jeszcze tutaj uderzać. Problem jest taki, że ciągle to jest uderzenie na jednego przeciwnika. Nie ma tutaj żadnego mechaniki, która pozwoliłaby coś dalej robić. Ok, zwiększę swój turmiter o 25%, no ale zanim on się ruszy, jakby miał ekstra turę albo block revive, wtedy to byłoby coś ciekawego. A tak? Bez szału. Idziemy dalej. Dismay. Obecnie atakuje wszystkich przeciwników. Mamy po wyksiążkowaniu 100% szans na obniżenie turmiter o 50%. Jeżeli przeciwnicy mają na sobie Fear, napełnia swój turmiter o taką ilość, jaką przeciwnicy stracili. I to jest jego najlepszy skill. I generalnie on niby jest nukerem, ale ja na niego bardziej patrzę jako kogoś do obniżania turmiter na arenę. On jest ciężki do tego, żeby wycisnąć z niego maksa przez Fear, True Fear. Zwłaszcza, że nie są to debuffy, które chcemy używać. Nie są. To jest kontrola, która nie jest, na której nie można polegać. On tak naprawdę bardzo słabo, ma słabą mechanikę wrzucania tego, więc trzeba kogoś innego jeszcze, także korowy problem u niego to jest to, że wszystko polega na tym, że mamy Fear, True Fear. I to jest największy problem, tak? To jest największy problem i tego jak widać nie zmienili. I co tutaj się zmienia na tym A3? To jest dalej atak AoE, 100% szans na kradzież, 50% turmiteru z każdego celu, tak? Czyli wcześniej tutaj napełniał swój turmiter o ilość skradzionego, a teraz po prostu ukradnie 50% z każdego, czyli jak no w zasadzie powinien ruszyć się od razu jeszcze raz. Jeżeli zabije kogoś pod wpływem Fearu, obniży cooldown Harbingera o jedną turę, czyli swojego A2. Okej.
Ciągle jest Fear True Fear, no absolutnie mnie to nie zachwyca. No i mamy jego Passive Desolation. Za każdym razem, kiedy w pełni obniżymy turmiter przeciwnika, obojętnie kto to zrobi, mamy 100% szans na wrzucenie True Fear na tego przeciwnika na jedną turę. Problem jest taki, że ten True Fear już często gęsto nie jest na przeciwniku w momencie, kiedy on się rusza, bo to jest tylko na jedną turę. Jak to się zmienia? Za każdym razem, kiedy komuś obniżymy turmiter, ma 20%, czyli razem to będzie 45% szans na wrzucenie zwykłego firu na jedną turę. Okej, no obniżenie w pełni to był bardzo trudny warunek do spełnienia. No ale teraz procentowo szanse na to, że wpadnie fir, to jeszcze zwykły fir, są strasznie małe, także... Zastąpili słaby pasyw równie słabym pasywem. Ja nie widzę tutaj poprawy. Generalnie ciągle będzie to słabiutki champion. Co z tego, że on tutaj trochę mocniej uderzy? Jeżeli to nie jest, te obrażenia na tym skillu nie są problemem. To AoE nie jest zbyt mocne, to raz, więc używanie go jako nukera nie jest jakoś szczególnie dobre. Mówię, najlepszą jego cechą jest to, że obniża bardzo mocno turmiter. Więc generalnie, szczerze, nic dla mnie nie zmienia ten, nie powiem buff, bo dla mnie on nie jest lepszym czempionem. No dobra, minimalnie, jest troszkę minimalnie lepszy, ale ciągle będzie słabiutki, ciągle dla mnie jego najlepszą cechą jest obniżenie turmiteru przeciwnikom i to tyle. Także to są dwa zmiany czempionów, jakie będzie mieć w następnym patchu. Jeszcze nie wiem, kiedy on się pokaże, bo może być tak, że w przyszłym tygodniu, że dopiero teraz nam zaczynają mówić, co się w tym patchu pojawi, a zazwyczaj zaczynają to robić na tydzień przed tym, jak on wejdzie w życie. Także jutro pewnie do gry wejdą nowi czempioni. Mamy trójkę, będzie nowa rarka, epic i oczywiście nasza fuzja. A w przyszłym tygodniu pojawią się zmiany, także dzisiaj się dowiedzieliśmy o rebalansie. W najbliższych dniach pewnie dowiemy się o kolejnych rzeczach. A jeszcze jedna rzecz na koniec. Otóż tutaj jest spore zamieszanie teraz, ponieważ wróćmy do Siege'u. Jeżeli śledzicie gdzieś social media raidowe, to albo gdzieś filmy oglądacie, to powinniście wiedzieć, że na Siege'u nie działa aura arenowa. Tutaj działa, przynajmniej powinna działać, tylko i wyłącznie aura, która działa na All Battles. Ale dzisiaj dali znać, że jest jakiś bug w grze, który sprawia, że arenowe aury tutaj działają. I taki info dostaliśmy. Oficjalnie taki announcement poszedł. Potem, godzinę później na naszym czacie dla twórców, dali nam znać i powiedzieli, aha, jeszcze raz wrócę do... Powiedzieli, że jest taki bug i nie da się go szybko poprawić, także w następnym Siege'u jeszcze tak będzie, że aura arenowa będzie działać. Potem dali nam znać godzinę później, że jednak wygląda na to, że dużo szybciej to poprawią niż myśleli, więc nie powiedzieli nam jeszcze kiedy, jak szybko im to zajmie, ale skoro dali nam takie info, to być może w nowym patchu też się to pojawi i następny Siege jednak taka aura już arenowa nie będzie działać. Jak dadzą nam znać, poinformuję Was, a możecie po prostu śledzić social media i Discorda Raida. Dobra, to tyle z mojej strony. Dajcie znać, co sądzicie o fuzji, czy będziecie tego nowego czempiona robić. Co sądzicie o tych dwóch buffach? Ostatnio jeden był bardzo dobry, drugi był słabawy. Tym razem jeden średni, drugi słaby. Powinni się bardziej postarać, nie? Dość, że robią bardzo mało tych buffów, to jeszcze, bo dwa miesięcznie to jest malutko, no to jeszcze jakość tych buffów często pozostawia wiele do życzenia.
Ale koniec już narzekania. Ja już się żegnam, wracam do Dead Space'a. Mówi do Was Samael. Cześć!